Cześć, nazywam się Basia Kawka, jestem osobistą stylistką, a to jest kanał o tym, jak wyglądać stylowo w zgodzie ze sobą. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o ewolucji mojego stylu, jak wyglądała moja modowa droga, ile zaliczyłam wpadek, i jak ten mój styl się ukształtował. Zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek właśnie o tym. Tylko zaznaczam, że będzie bardzo dużo śmiechu. Być może będzie dla Ciebie inspiracją i wsparciem w odkrywaniu Twojej indywidualnej ścieżki modowej. Jako nastolatka i studentka nie miałam swojego określonego stylu. Raczej wybierałam ubrania tanie i wygodne. Nie zwracałam uwagi na jakość, nie wiedziałam, czym są naturalne tkaniny, bo zwykle te tanie, no to były sztuczne, tak? Sztuczne materiały z kolei mi bardzo nie służyły, ponieważ, no po pierwsze, źle się w nich czułam, to nie było nic oddychającego i ja tak naprawdę nie wiedziałam, czym to jest spowodowane, że w danym swetrze się źle czuję. Myślałam, że to dlatego, że się nazywa sweter i dlatego mi jest w nim po prostu niewygodnie, dlatego też wybierałam bluzy, które były wygodne, były przewiewne, były bawełniane, ale to nie był kompletnie mój styl, bo sportowo nigdy się nie czułam dobrze ubrana na sportowo i zresztą w sporcie również, więc zrezygnowałam totalnie ze swetrów. Później się okazało, że po prostu one były robione ze sztucznych tkanin, z akrylu, z poliestrów i dlatego po prostu ja się w nich źle czułam i nie odnajdowałam się w tym. Dlatego też te sztuczne tkaniny nie służyły mi pod względem użytkowania, ale również wyglądu, ponieważ te sztuczne topy podkreślały po prostu każdy mankament mojej sylwetki i ja często wyrzucałam sobie, że na mnie te ubrania nie leżą tak w telewizji, tak jak na modelkach, jak w magazynach, bo jestem po prostu za gruba. A mając rozmiar 38, po prostu tak o sobie myślałam. A tak naprawdę wystarczyłoby zmienić jakość tych ubrań i już bym po prostu zobaczyła siebie tak naprawdę w innym świetle. I wiecie co? Takie eksperymenty są bardzo dobre, ponieważ dzięki nim odkryjesz szybciej swój styl. Zobaczysz, co Ci służy i nie przejmuj się, że patrzysz na swoją szafę i masz ochotę połowę z niej wyrzucić, bo nie chodzisz, bo to jest nie Twój styl, bo się źle czujesz w tych kolorach, w tych jakościach, w czymkolwiek. Totalnie się tym nie przejmuj, bo gdybyś tak naprawdę tych ubrań nie kupiła, to byś tego nie wiedziała. Więc teraz już wiesz, masz tą wiedzę, że te ubrania Ci nie służą, te tkaniny Tobie nie służą i tylko i wyłącznie dzięki temu, że doświadczasz, dzięki tym doświadczeniom wiesz, w co możesz iść i jak ta Twoja droga stylowa może się dalej rozwijać. Ja również tak eksperymentowałam, troszeczkę mniej z ubraniami, bo centrum handlowe było od nas oddalone o 60 km, więc nie byłam tam częstym gościem, natomiast lubiłam eksperymentować ze swoimi włosami. Też dlatego myślę, że efekt był widoczny od razu. Farba, strzyżenie, było to widać od razu, niż jakbym kupiła sobie na przykład jedno nowe ubranie. No i właśnie, dzięki temu próbowaniu możesz się dowiedzieć, czy taka grzywka jest dla Ciebie, czy nie, czy taki kolor włosów jest dla Ciebie, czy takie długości spodni z midi, maxi, mini lubisz, czy się w nich odnajdujesz, czy nie. Bo często mierząc te rzeczy w sklepie, wydaje się, że jest ok, ale jednak podczas użytkowania dowiadujesz się, że to nie jest praktyczne. Także tak było też również w tym moim przypadku, tego zdjęcia, które Ci tutaj zaprezentuję. Czyli w 2010 roku był bardzo duży trend na takie proste grzywki. Ja również sobie taką sprawiłam i twarz wyglądała moja całkiem inaczej. Wtedy byłam bardzo podekscytowana tą nową fryzurą, ponieważ zmieniła moją twarz totalnie. Nie wiem, czy na lepsze, bo podobno wyglądałam na jeszcze grubszą, pyzowatą, ale no, było to całkiem coś innego i dzięki temu wiem, że nawet gdyby ten trend teraz znowu wrócił, to wiem, że nie byłoby mi dobrze po prostu w tej grzywce. Całe dzieciństwo nosiłam bardzo długie włosy. Nawet po komunii, mówi się, że dziewczynki zapuszczają włosy do komunii, a później je obcinają. Tak ja pamiętam siebie z dzieciństwa, tylko z długimi włosami. Więc nadszedł moment, kiedy chciałam zobaczyć, jak to będzie, kiedy te włosy będą krótsze.
i umówiłam się na takie strzyżenie do Sylwii Kaczorek w Krakowie, jeszcze wtedy pracowała w salonie Maniewski. Byłam tak podekscytowana, że idę do takiej wybitnej fryzjerki zrobić coś z włosami i ona właśnie zaproponowała mi właśnie takie cięcie, ponieważ już miałam dosyć zniszczone włosy końcem, rozjaśnianiem jakby musiały zostać ścięte i byłam zadowolona, dosyć długo nawet podtrzymywałam tą krótszą długość włosów. To też był taki eksperyment, dzięki któremu zobaczyłam, że w krótszych włosach jest mi ok, ale chyba jednak wolę siebie w dłuższych. Ciężki temat. Zdjęcie na wygodnie. Totalnie. I słuchajcie, teraz absolutnie bym nie założyła tych spodni, tej stylizacji, kompletnie nie. Spodnie słabej jakości, typu, nie wiem, bojówki, strasznie w nich wyglądałam. Ja, jak Wam mówiłam, kompletnie nie czuję sportu, sportowych ubrań, bo nie jestem sportowa i nie czuję się w tym jak w swojej własnej skórze, więc te spodnie były totalnie niewypałem, ale były tanie i były wygodne, więc na podróż w góry jak najbardziej się sprawdziły. Buty, słuchajcie, widziałam je gdzieś w telewizji, w teledysku, bardzo mi się podobały na kimś. To było coś takiego, wiecie, wow, pragnęłam tych butów, aż w końcu sobie je sprawiłam. One zresztą nie były tanie, długo w nich chodziłam, bo były nie do starcia, słuchajcie. Ale to nie był kompletnie mój styl. Na kimś? Super, mega. Odjazdowo wyglądały na kimś, kto prawił sport, lubił taki styl, miał taką charyzmę, taki charakter i to mi się spodobało. Cała postać, cały obrazek tego człowieka, który miał przy okazji te buty. Ja je kupiłam, ale na mnie już tak świetnie po prostu nie wyglądały. I to jest też taki tip dla Was, kiedy widzicie nowe buty, jakiś top, coś ciekawego na kim to super wygląda, to sprawdźcie, jak to będzie wyglądać na Was, bo czasem może się okazać właśnie, że coś Wam się spodoba na kimś, jest fajne, ale to nie jest kompletnie Wasz styl. Więc też uprzedzam przed takimi szybkimi zakupami. Zastanówcie się, sprawdźcie, czy to odpowiada Waszym takim trzem indywidualnym cechom, którym się kierujecie w Waszym stylu. Kolejne zdjęcie to jest ten sam temat. Po prostu był trend w 2010 roku na taki Japan styl. Nie wiem, czy jestem ciekawa, czy pamiętasz, jak było, jak wiele zdjęć było właśnie Japonek w takich sukienkach, bombkach odcinanych pod biustem z wielką kokardą. No ja się w nich zakochałam i szukałam takich dosyć długo, gdzieś stacjonarnie, żeby ją zakupić, nie chciałam zamawiać z zagranicy, aż ją znalazłam i również zastosowałam białą koszulę, jak to było na inspiracjach. No i słuchajcie, no to totalnie nie byłam ja, tak? Przecież ja na co dzień nie noszę czarno-białych zestawów, nie łączę tych kolorów, bo ja odkryłam, że wolę kolor, wolę power, wolę jakieś kwiatowe wzory, koronki. Taka klasyka totalnie się w niej nie odnajduje. No i widzicie, ale dzięki tym doświadczeniom, tym, że teraz możemy się z tego pośmiać i po prostu się pośmiać, No to ja odkryłam tą swoją drogę i już wiem, co mi służy, a czym nie do końca się odnajduję. Piąte zdjęcie to już troszeczkę wchodzę już powoli na te moje tory obecnego stylu, czyli jest kolorowa, czerwona sukienka, jest podkreślona talia, no i jest to przede wszystkim sukienka, tak? Czyli jest tu jakiś już początek kobiecości, początek takiej delikatności, a może nawet pazura. Także droga budowania swojego stylu jest taka długa czasem i wyboista. Ale dzięki temu, że doświadczamy, że wybieramy niektóre ubrania, możemy odkryć tak naprawdę, co nam służy i w czym my się najlepiej czujemy, bo oglądając to w telewizji, przeglądając magazyny modowe, oglądając nawet wieszaki w sklepie, czy przymierzając te ubrania, Ty nie zawsze jesteś w stanie wiedzieć, czy będziesz w tym chodzić na 100%, czy nie. Tak? A dzięki temu, że masz już rzeczy w szafie, w których nie chodzisz lub chodzisz, używasz i wiesz, co jest na tak, co jest na nie, to możesz tego doświadczać.
Dlatego to też nie jest taka prosta i szybka sprawa. Teraz uwaga, uwaga! Ja zawsze lubiłam testować nowe rzeczy, nowe rozwiązania. Lubiłam szukać w internecie różnych ciekawych stylizacji, różnych ciekawych sukienek. Ogólnie zawsze lubiłam się wyróżniać gdzieś, mieć takie ubranie, którego nikt inny nie ma. Wybierać również takie marki, sklepy i po prostu z tym kombinować. Dlatego też w tamtym czasie znalazłam bardzo podobną sukienkę i postanowiłam ją uszyć. Ponieważ no, nie było opcji, żeby ją kupić, dostać w Polsce, a też jej cena pewnie byłaby bardzo wysoka, więc kupiłyśmy z mamą materiały, znalazłyśmy super panią krawcową, no i oto efekt! Nawet nie wiecie, jak długo szukałyśmy takiego tiulu cielistego, który byłby taki właśnie transparentny. Mama go dostała w hurtowni tkanin ślubnych, tak w ogóle, także w takim oryginalnym również miejscu. I wiesz, mam taką refleksję po wyprodukowaniu, stworzeniu tej sukienki, że tak naprawdę jak idziesz, kupujesz coś od projektanta, to nie tylko płacisz za ten ciuch, ale płacisz również za jakość, za materiał oraz za komfort użytkowania tej rzeczy. Ponieważ ja uszyłam tą sukienkę, no ale niestety okazała się niepraktyczna właśnie przez ten tiul, ponieważ on był taki twardy, nieelastyczny i bardzo haczył się w szpilki. Także po przejściu kilku metrów już był poszczępiony na końcu i ta tkanina, ten materiał był taki bardzo ociężały, jak się szło, tak? Na wideo, gdzie widziałam tą podobną sukienkę, on był taki lekki, fajnie pracował, a tutaj to było takie bardzo toporne, więc tak. To jest to, że czasem my nie zdajemy sobie sprawy, że ten materiał to właśnie jest na odpowiednim miejscu i że to powinien być właśnie ten materiał, żeby to wszystko się dobrze użytkowało. A właśnie wybierając takie tańsze, że tak powiem, zamienniki, czyli zamiast wełny właśnie ten akryl czy poliester, no to ten komfort użytkowania w perspektywie czasu może po prostu być mały. Co my tu mamy? Pierwsze początki w takich zdjęciach do internetu modowych. Słuchajcie, ile ja czasu się namyślałam i naszykowałam w szafie, żeby zrobić właśnie taką stylizację, której pięknie przechodzą kolory, w której wszystko ze sobą koresponduje, bo przecież mamy biel, mamy beż, mamy brąz, sceneria również jest w brązach i w zieleni, żeby to się wszystko ładnie ze sobą komponowało. No, powiem Wam, że chwilkę to trwało, to nie był taki szybki proces, jak teraz wstaję rano, widzę, jaka jest pogoda za oknem, no i wybieram w odniesieniu do tego i do mojego humoru i podejścia w danym dniu. W ciągu 5 minut już mam gotową stylizację, tak? Natomiast wtedy faktycznie to trochę dłużej trwało. Także nie przejmuj się, jeśli chcesz na początku zmienić swój styl, ale komponowanie tych zestawów po prostu trwa kilkadziesiąt minut, bo tak po prostu jest na początku. Z biegiem czasu ty sobie wyrabiasz już kompletując te zestawy, właśnie swoje zestawy, oraz wyrabiasz sobie swoje oko. Więc już dużo szybciej w perspektywie czasu, z kolejnym doświadczaniem, z kolejnym dniem wyboru kolejnego zestawu, będzie ci doszło po prostu szybciej. Kolejne zdjęcie, na którym testowałam różne takie modowe niuanse i pamiętam tą spódnicę. Słuchaj, to był rozmiar 34, absolutnie o wiele za mały na mnie, ale to był czas biodrówek, więc ta spódnica była uszyta, przeznaczona właśnie do noszenia na biodrach, ale ponieważ bardzo mi się spodobał print, kolor i cena, bo była na promocji wtedy, dobrze to pamiętam, to spróbowałam ją założyć na talię, w okolicy talii. I odkryłam, że bardzo mi się ten pomysł spodobał i teraz cały czas trzymam się właśnie tej wysokości, tego wyższego stanu, jak teraz sobie kompletuję ubrania, więc jeśli wybieram spódnicę, to właśnie taką z wyższym stanem. Ta stylizacja już
jakoś bardziej przypomina ten mój styl, który mam teraz, czyli jest wyższy stan, mamy odkryte ramiona i są moje ulubione kolory, czyli delikatny róż, granatowe spodnie, różowe buty, także gdzieś tutaj już w niektórych stylizacjach widać u mnie, co bardziej zagrało w perspektywie czasu, jakie te tendencje utrzymują się nadal, a co już odeszło do lamusa i odkryłam, że to nie jest kompletnie moja bajka. Także odkrywanie swojego stylu to nie taka szybka rzecz. Ja to dokładnie opisuję w moim e-booku Magia Stylu, w którym pokazuję 9 ćwiczeń, dzięki którym odkryjesz swój styl, odkryjesz swoją modową drogę, tak żeby była w zgodzie z Tobą, była spójna z tym, co chcesz pokazać światu. Także link do tego e-booka będzie dostępny tutaj w opisie pod filmikiem. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że był dla Ciebie inspiracją. Jestem ciekawa Twojej modowej drogi, jak ona wygląda, czy już ją masz obraną, masz obrany swój kurs, czy cały czas ona się jakoś klaruje. Daj mi znać w komentarzu albo po prostu napisz maila, jeśli nie chcesz się tym dzielić publicznie. Zapraszam Cię również do zapisania się na mój newsletter, ponieważ co środę wysyłam maile z 3 stylizacjami, które konkretnie opisuję. No i ubrania znajdują się z obecnych kolekcji, także na bieżąco możesz też również coś wybrać dla siebie. Ja dziękuję Ci za dzisiaj, no i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki! Pa!